Technik logistyk. Wśród zawodów, na które jest prognozowane istotne zapotrzebowanie na pracowników, znajduje się technik logistyk. Związane jest to między innymi z rozwojem e-commerce. Jednak dostarczanie zakupów internetowych to nie jedyny aspekt tego zawodu. Warto pamiętać, że zawód technik logistyk umożliwia podjęcie pracy w wielu branżach na różnych stanowiskach. Dodatkowo wymaga ciągłej nauki i daje duże możliwości rozwoju zawodowego. Czym zajmuje się technik logistyk? Praca w zawodzie technik logistyk polega na koordynowaniu i planowaniu procesów logistycznych. Wśród obowiązków osoby pracującej w tym zawodzie są m.in. organizacja oraz nadzorowanie procesów transportowych wewnętrznych i zewnętrznych organizacji. Ponadto do zadań zawodowych technika logistyki należy koordynacja przepływów zasobów i informacji w procesach takich jak magazynowanie, produkcja, dystrybucja. Osoba pracująca na tym stanowisku organizuje również systemy zaopatrzenia, produkcji oraz dystrybucji i obsługi klienta, a także sporządza dokumentację związaną z procesami magazynowania, produkcji, dystrybucji i obsługi klienta. Technik logistyk to jeden z zawodów, w którym prognozowane jest istotne zapotrzebowanie na pracowników. Na sytuację tę niemały wpływ ma rozwój branży e-commerce. Produkty zakupione przez internet trzeba dostarczyć. Rynek usług kurierskich także dynamicznie się rozwija. Popularne są już nie tylko przesyłki standardowe, ale również dostawy posiłków czy zakupów spożywczych. Rynek pracy zgłasza zapotrzebowanie przede wszystkim na stanowiska magazyniera i sortowacza, ale również na kurierów. Jak zdobyć zawód technik logistyk? Uczniowie szkół ponadpodstawowych oraz osoby dorosłe mogą nabywać kwalifikacje w zawodzie technik logistyk poprzez ukończenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w zakresie SPL 01 – obsługa magazynów oraz SPL 04 – organizacja transportu. Zawód technik logistyk mogą również uzyskać absolwenci 3-letniej branżowej szkoły pierwszego stopnia w zawodzie magazynier logistyk, którzy zdali egzamin zawodowy z kwalifikacji SPL 01 – obsługa magazynów. Mają oni do wyboru ukończenie 2-letniej branżowej szkoły drugiego stopnia w zawodzie technik logistyk i zdanie egzaminu zawodowego z kwalifikacji SPL 04 – organizacja transportu. Mogą również ukończyć kwalifikacyjny kurs zawodowy z kwalifikacji SPL 04 – organizacja transportu oraz zdać egzamin zawodowy z tej kwalifikacji. Przed rozpoczęciem kształcenia niezbędne jest dokonanie przez lekarza medycyny pracy oceny możliwości pobierania nauki. Ocena ta musi uwzględniać stan zdrowia i zagrożenia występujące w miejscu nauki. Kandydat musi otrzymać zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu. Zaświadczenie to należy dostarczyć do szkoły przed rozpoczęciem kształcenia w zawodzie. Uczniowie w trakcie nauki w ramach kwalifikacji SPL 01 – obsługa magazynów uczą się, jak przyjmować, przechowywać i wydawać towar z magazynu. Po ukończeniu szkoły potrafią również monitorować poziom i stan zapasów oraz monitorować procesy produkcyjne i dystrybucyjne. Obsługują programy magazynowe i prowadzą dokumentację magazynową. W ramach kwalifikacji SPL 04 – organizacja transportu, nauczane są planowanie, organizowanie i dokumentowanie procesów transportowych. Po ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego przystępuje się do egzaminu. W przypadku zawodu technik logistyk są to egzaminy z kwalifikacji SPL 01, obsługa magazynów oraz SPL 04, organizacja transportu. Egzaminy składają się z części pisemnej i praktycznej. Po ich zdaniu otrzymuje się certyfikaty odpowiednich kwalifikacji zawodowych. W przypadku kwalifikacji SPL 01, obsługa magazynów jest to certyfikat z PRK 4, natomiast kwalifikacja SPL 04, organizacja transportu poświadczona jest certyfikatem z PRK 5. Poza certyfikatami z wyodrębnionych w zawodzie kwalifikacji warunkiem uzyskania dyplomu zawodowego jest również posiadanie wykształcenia średniego lub średniego branżowego. Kwalifikacje w zawodzie technika logistyk można także uzyskać w trybie tzw. eksternistycznych egzaminów zawodowych, do których mogą przystąpić osoby, które co najmniej 2 lata kształciły się lub co najmniej 2 lata pracowały w tym zawodzie.
Osoby te, jeśli posiadają wykształcenie średnie lub średnie branżowe, mogą zostać technikami logistykami po zdaniu egzaminów eksternistycznych zawodowych z kwalifikacji SPL 01, obsługa magazynów oraz SPL 04, organizacja transportu. Predyspozycje potrzebne na stanowisku technik logistyk. W pracy technika logistyka bardzo ważne są odpowiednie predyspozycje. Praca ta wymaga refleksu, spostrzegawczości i umiejętności szybkiego podejmowania decyzji. Ponadto istotne są dobra pamięć, rozumowanie logiczne i umiejętność sprawnego liczenia. Zawód ten wymaga wyobraźni przestrzennej. Niejednokrotnie w trakcie wykonywania zadań zawodowych przydaje się technikowi logistykowi podzielna uwaga połączona z umiejętnością skoncentrowania się na danym problemie. Ponieważ część pracy technika logistyka opiera się na kontaktach z innymi, potrzebne to są zarówno asertywność, jak i łatwość komunikacji interpersonalnej. Miejsca pracy technika logistyka. Technik logistyk może podejmować pracę w wielu miejscach, są to między innymi firmy produkcyjne różnych branż, magazyny i centra dystrybucyjne, firmy transportowe i spedycyjne. Może zostać zatrudniony również w porcie, terminalu, na lotnisku czy kolei, a także w firmach zajmujących się organizacją logistyki miejskiej. Do typowych stanowisk pracy w tym zawodzie należą organizator transportu, specjalista do spraw zaopatrzenia, specjalista do spraw dystrybucji, magazynier logistyk, logistyk produkcji. Narzędzia wykorzystywane w pracy technika logistyka. Technik logistyk w swojej pracy użytkuje, obsługuje i wykorzystuje różnorodne narzędzia. Są to między innymi europalety, wózek widłowy, paletyzator automatyczny, owijarka palet, skaner kodów kreskowych, waga ze skanerem, drukarka etykiet, tachograf cyfrowy, czytnik kart i tachografów, regały magazynowe, przenośniki transportowe, terminale mobilne w magazynie, sprzęt do kompletacji głosowej. Ważne są również komputer i odpowiednie oprogramowanie, w tym biurowe oraz wspomagające gospodarkę magazynową, a także programy do efektywnego zarządzania transportem. Do artykułów ochronnych niezbędnych na stanowisku pracy należą kask ochronny i kamizelka odblaskowa, kurtka i spodnie robocze, buty robocze do magazynu, wzmocnione noski, antypoślizgowe podeszwy, rękawice ochronne, okulary ochronne, słuchawki redukujące hałas. Ponadto na wyposażeniu stanowiska pracy powinna się znaleźć apteczka. W pracy w tym zawodzie niezbędne jest uzupełnianie wiedzy dotyczącej nowych rozwiązań i programów. Technik logistyk może doskonalić swoje umiejętności zawodowe poprzez samokształcenie lub uczestnictwo w specjalistycznych szkoleniach i konferencjach. Może również uzupełniać kwalifikacje cząstkowe poprzez udział w kwalifikacyjnych kursach zawodowych. Inną opcją rozwoju jest podjęcie studiów na kierunku logistyka. Zawód ten daje duże możliwości rozwoju zawodowego, co związane jest z różnorodnymi zadaniami, których można się podjąć. Będąc wykwalifikowanym technikiem logistykiem, można znaleźć zatrudnienie w wielu branżach na różnych stanowiskach. Można również pracować w firmach międzynarodowych. Doświadczeni specjaliści mają możliwość otrzymywania wysokich zarobków. Dla wielu za pracą na tym stanowisku przemawia samodzielność w działaniu i podejmowaniu decyzji oraz możliwość wykazania się kreatywnością.